jest Aleksandra Wtoczak dla portalu RealNews.pl, a ze mną Sergiusz Górski, witam. Dzień dobry. Sergiusz, dlaczego... Dobry wieczór. Właśnie dlaczego ty mówisz dzień dobry, kiedy jest już noc? Bo moi widzowie wcześnie wstają i oglądają to z rana. A ty nie masz swoich, więc... To prawda. Moi to oglądają. Tak. Pierwszy raz jesteś na Punchdown, czy cię nie widziałam wcześniej? Ja jeździłem na Punchdown, jak jeszcze ciebie w branży nie było. Czyli kiedy? Na jedynce byłem, albo na dwójce, albo na trójce. Oj, to ja też byłam. To nie zwróciłem na ciebie uwagi. Musiałeś gorzej wyglądać. To, no to możliwe. A dlaczego ja ciebie nie znalazłam w tym tłumie? Ale że dzisiaj, czy... Nie, no wcześniej jak byłeś. Bo wiesz, ja ogólnie zazwyczaj siedzę w miejscach, gdzie cię nie wpuszczają. Okej, okay, a jak... Ja totalnie szczerze, to byłem chyba na dwójce. Potem były takie te covidowe czasy i jakoś się nie składało, żebym na to przyjeżdżał. Ale z racji tego, że prowadzą to moi serdeczni koledzy, których znam już i z innych rzeczy i dużo wcześniej, jak i z jego, bardziej ze streamerki, z gamingu, tak jak i Ptysia, którego też poznałem, zanim w ogóle Punchdown się zaczął, to jak jest okazja, żeby przyjechać i terminy się pokrywają, to jak najbardziej jestem. Jak bywałeś na Punchdownie, to mogłaś nawet zobaczyć, że wśród partnerów wydarzenia było 7more7, czyli firma moja ściuchy. Odzieżowa. Tak. Wiesz co, powiem ci, że ostatnio dużo się dzieje, jeżeli chodzi o ciebie w internecie. Konopski i twoja drama z nim. Dalej, ty przepraszam, że ci przerwę, podam dalej. Fame MMA 13, dużo ten, Don Casio zaczął coś tam do ciebie pić, ale wiem, że nie chcesz o tym gadać. I ogólnie cały czas widzę gdzieś tego nitra. Nie wiem, czy to jest moja taka, wiesz, taka bańka pewnie informacyjna, bo ja tylko ciebie śledzę, bo jestem bardzo wierną fanką. Ale no, myślę, że dużo, dużo tego. Jak się odniesiesz? Znaczy się tak odniosę, że jeśli uważasz, że afera z Konopskim to jest najważniejsze, co się wydarzyło w moim życiu w ostatnim czasie, to masz chujowe spostrzeżenie mojego życia. Nie uważam tak. Myślę tylko, że dużo ciebie na YouTubie ostatnio. No tak, ale zawsze jak wiesz, wymieniasz jedno pod drugim, to tak... No ale co mogę powiedzieć, no? No, zapytaj jedną rzecz. Dlaczego jesteś dzisiaj niemiły? Ja jestem niemiły? Jestem bardzo miły, no ale o co konkretnie ci chodzi? No dużo się dzieje, no zawsze się dużo dzieje, bo... No bo jestem fajny i o mnie się fajnie mówi. To prawda. No dobra, no to możesz zapytać jedną z tych trzech rzeczy, to ci może powiem. Jak ci idą treningi? Zajebiście, najprawdopodobniej znokautuję swojego przeciwnika w 30 sekund. Nie wykluczam tego, że mój przeciwnik będzie wyjeżdżał w czarnym worku zasuwanym z oktagonu. Ale też nie wykluczam, no bo nie można wykluczyć jednej rzeczy, ale też nie można wykluczyć drugiej, a mianowicie, że będę miał najpiękniejszy film Lekcja Pokory, jaki powstał w historii internetu. To może być hit. Może być hit, to będzie hit. Jak wrażenia po tym, co zobaczyłeś na Fame na konferencji, czyli Murańscy, powrót? No prawie zasnąłem. Okej. Dobrze. Słuchaj, ja widziałam twój live, więc nie zasnąłeś. Nie, no była mega stypa. Ogólnie młody Murański nie dymi, zawsze dymił ojciec za 6, dlatego się to wydawało, że Murańscy dymią. Nie, to Jacula dymi. Młody Murański poddymia, ale nie jest takim głównym tym zadymiarzem. No pierwsza część konferencji, no wydaje mi się ogólnie, że ta konferencja była chyba najgorszą, jaką ja pamiętam pod względem atrakcyjności. I gdyby nie to, że Wrzosek odpalił się w ostatniej... z Kasu i trochę Polak z Wiebiórem, to naprawdę totalny rezydent śpiący. Dobra, teraz przejdźmy do tematu kamerzysty. Wyszedł z aresztu. Myślisz, że pojawi się na YouTubie i w ogóle ma szansę na to, żeby zaistnieć ponownie? Chyba nie, bo będą go banować. No chyba, że będzie prowadził jakiś projekt. Więc to by było tak... Nie wiem, ciężko mi powiedzieć. Jak z Kruszwilem. Jeszcze raz? Tak jak z Kruszwilem mniej więcej, o tym mówisz?
No, mówię ci o tym, że na przykład Rafonix dostał bana i teraz mu ściągnęli kanał Chude Byki, więc analogicznie, jeśli kamerzyście ściągnęli kanał i wydaje mi się, że też dużo większy fokus jest na kogoś takiego jak kamerzysta, to, no to nie będzie mu łatwo wystartować kanał, w którym on będzie grał. Tak, tylko że wiesz, Rafonix pokazywał swoją twarz, nie? Kamerzysta może kimś kierować. A Masno? To już nie wiem, to już pytaj Boxdela. No ale wiesz, tam też tam Rafon był, ale w kominiarce, nie? Więc też za bardzo ten. No YouTube nie jest głupi, nie? No tam też nie pracują idioci, więc no chyba wiedzą, kto jest kto, nie? A myślisz, czy masz maskę na twarzy, jesteś Łukasz Wawrzyniak, czy masz różową kominiarkę i jesteś Marcin Krasucki, to oni to wiedzą. No. Jak chcą cię zbanować, to cię zbanują. Myślisz, że uda im się realnie wrócić na YouTube? No bo Wojtek tam mówił ogólnie, że się starają różne rzeczy robić. Fajnie by było. Fajnie by było. Ja lubię Marcina. Wydaje mi się, że progres życiowy, jaki zaliczył na przestrzeni ostatnich lat, jest imponujący. I naprawdę ze świeżym pomysłem wystartowali. Była nisza, w której mogli się super odnaleźć. Każdy film, karta na czasie, wiesz, duże wyświetlenia, fajne przyrosty. Dobry feedback, karta się powoli odwracała Marcinowi, a tu... Ale może jednak szczęście, karma wróci, będzie dobrze. To ja cię zapytam jeszcze od tego Konopskiego. O co dokładnie chodzi? Dlaczego wy się pokłóciliście? To jest tak poddymione specjalnie, czy realny konflikt? Znaczy powiem ci tak, on mi został zaoferowany jako pierwszy przeciwnik. Ja powiedziałem, że spoko. A potem, znaczy już po całych tych wszystkich filmach, jakichś odpowiedziach, to z tego, co ja wnioskuję, jeśli to, co on mówi, jest prawdą, to on zakomunikował i swojemu menadżerowi, i w Fejmie, że on się chce bić w 80 kg. Ja analogicznie mówiłem 70, zostało coś przeinaczone, że możemy się bić w 70, potem się okazało, że halo, ja się nie chcę bić 70, ja mówię, a ja nie chcę się bić, nie wiem, 75 i nastąpiła eskalacja, ale no ogólnie no jebać go, nie, Harry'ego Pottera. Mogę mu wyczarować jakiegoś tam, wiesz, ale zapraszam tutaj w lekkiej 70,3. To ja jeszcze poruszę temat Natsu i tego, że ma odejść z ekipy i założyć swój własny team. Ale ona nie była w ekipie. Z ekipy Teamu X. Masz mnie. Wasted. No ma odejść, no. I ma założyć swój własny jakby skład. Co o tym sądzisz? Będziesz tam? Będziesz. No pewnie, że będę. A ty odchodzisz też z Teamu X? A, no tak. Ja też. Będziecie razem robić ten nowy skład? Coś tam razem będziemy robić. Nie wiem, czy skład. Nie, no. Tak szczerze, to ja nie wiem, co ona będzie robić. Coś tam ma robić, coś tam ma nie robić. A może wiem i kłamie. Kto to wie. Tylko ty? Nie no, pewnie więcej osób to wie. Ja tak szczerze, nie wiem, na czym będzie polegał jej nowy projekt. Jak mnie zaprosi, to w zależności, ile dziewczyn będzie w składzie, to się zgodzę albo nie. A ile dziewczyn powinno być, żebyś się zgodził? Przynajmniej 4 wolne. Bo statystycznie jakaś w końcu z desperacji się mną zainteresuje. A ostatnio Maja Staśko z Sandrą rozmawiała na live i wyjaśniła parę spraw związanych z tobą, że ty jednak jesteś spoko tak na żywo i wcale nie jesteś taki figofago i co? Próbujesz mnie poderwać? Nie próbuję. A, szkoda. Ale oglądałam, no i tam byłeś zły bardzo, że to jest a tak na ciebie. Znaczy wiesz, no one sobie mogą mówić co chcą, nie? Ja jestem twardy, oschły i stanowczy, a to, że one mnie pomawiają, że... No spoko, no każdy ma swoją opinię. Zafascynowało mnie to, jak ostatnio opowiadałeś o sprzątaniu, kiedy Sandry nie było w domu. Naprawdę tak jest? Ale co? Czy nie ogarniasz, jak działa pralka na przykład? Nie, tak totalnie szczerze, ja wiem, jak działa pralka, zmywarka, płyta indukcyjna, wiesz, gdzie jest żabka, ale w momencie, kiedy raz pokażesz, że coś potrafisz, to od tego dnia od ciebie zaczynają wymagać.
Więc lepiej przyjść, zafarbować dwie koszulki, wiesz, coś zepsuć, coś pokazać się z najgorszej strony. I wtedy ludzie przychodzą i mówią, dobra, już to zrobię, bo jak on przyjdzie, to tu, to się nie będzie dało. Analogicznie kiedyś, czemu nigdy nie umyjesz podłogi? W domu usłyszałem od mojej matki. No to wlałem cały płyn bez wody do tego, umyłem całą podłogę, była taka lepiąca, tłusta i nie wiem tam, ja nie wiem jaki był domieszek, ale jakiś tych takich ziół, nie, co jest do podłogi, jakieś te zapachy. Kurwiło przez 3 tygodnie na chacie, nigdy więcej już nie musiałem zmywać podłóg, więc to jest 300 IQ zagranie. To nie jest tak, że nie potrafię, ale wolę pokazać, że nie potrafię, żeby ode mnie nie wymagali. A co jak Sandra to zobaczy? Kłamałem. Nie potrafię. Okej, to zostajemy przy tym, że nie potrafisz. Za to potrafisz wszystko inne. Bardzo dobrze. Coś mi wyrwało tutaj. Nie wiem, jakiś krzyk jest. Przepraszam. Przepraszam. A ty się zawsze rozkojarzasz i potem mówisz, a bo mnie rozkojarzyli. Nie zawsze. To ty masz pustkę. Tak, no ja mam pustkę w głowie. Takie było kolejne pytanie? Tak, czy ja mam pustkę w głowie, dokładnie tak. Nitro, Sergiusz, bardzo dziękuję ci za rozmowę. A, czyli tak, zapomniałeś kolejnych pytań i już trzeba podziękować za rozmowę. Nie. Tak. Ja mam tyle pytań.